Cześć, cześć, cześć. Witam Was w nowym odcinku takiego cyklu, który nazwałem Nowoczesna Edukacja Medyczna. No bo w ogóle co to znaczy, że nowoczesna edukacja medyczna, że co, masz podręcznik, masz się uczyć? No właśnie. Żyjemy w takich czasach, gdzie technologia pozwala nam naprawdę na nowe, niesamowite rzeczy. Tak naprawdę treści, które tworzę, mogę w sumie śmiało o nich powiedzieć, że to jest nowoczesna edukacja medyczna, ponieważ jest to wiedza przekazana w sposób bardziej przystępny, jasny, prosty, przez dużą ilość ilustracji, jakieś takie wczucie się w to po prostu i wytłumaczenie tego krok po kroku i dużo, nie wiem, animowanych rysunków. Po prostu te treści są bardziej zrozumiałe, ale oprócz tego istnieje dużo innych miejsc, twórców, którzy robią naprawdę fajne rzeczy i jakby to jest taki cykl, w którym będę Wam pokazywał jakieś ciekawe kanały na YouTubie, z których możecie czerpać wiedzę i uczyć się, w których będę pokazywał Wam ciekawe aplikacje i programy, które również będą pozwalać nauce czy platformy edukacyjne skierowane właśnie do studentów medycyny. Właśnie. W ogóle, co jest według mnie bardzo ciekawe, że nowoczesna edukacja medyczna jest to tak naprawdę taka gałąź i działka, która się dzieje w ogóle poza uczelnią medyczną. Że w większości wypadków to są ludzie, którzy samodzielnie, niezależnie po prostu tworzą treści, materiały, programy, że jakby uczelnia co najwyżej w tym często przeszkadza. No bo jednak większość z Was zdaje sobie sprawę, że edukacja medyczna nowoczesna według uczelni zatrzymała się na poziomie prezentacji w PowerPoincie, która się okazała, że coś można wyświetlać na ekranie z komputera, że to jest już po prostu przełom techniki i po prostu niesamowite rzeczy można robić. A ja pokażę Wam, że można robić jeszcze bardziej niesamowite rzeczy i w tym dzisiejszym odcinku chciałem Wam opowiedzieć o pewnej aplikacji, programie autorstwa właśnie naszych polskich kolegów, również medyków, którzy stworzyli coś takiego jak wirtualny pacjent. Program, strona nazywa się MedCases i tak jak nazwa wskazuje, MedCases, czyli przypadki medyczne, mamy do czynienia z dużą ilością przypadków klinicznych, gdzie mamy opis pacjenta, następnie przechodzimy do zbierania wywiadu z pacjentem, dalej jakby na takim schemacie internetowym badamy tego pacjenta, żeby na samym końcu zlecić badania diagnostyczne i obrazowe, przeróżne i krew i tak dalej. Dostajemy z powrotem wyniki tego badania i stawiamy diagnozę. Mamy 3 razy możemy strzelić i albo wygramy, albo przegramy. I następnie wszystko też zostanie ocenione. Ja Wam też dokładnie pokażę, jak działa ten program za chwilę. W ogóle coś, co chciałem tutaj powiedzieć ciekawego, to jest to, że ja chłopaków z MedCases osobiście spotkałem ponad 2 lata temu. Na pierwszej edycji takiej konferencji, która się odbyła w Warszawie, to tam ona była organizowana przez MedTube Polska. Znaczy MedTube jest fajny, ale bardziej dla operatorów, dla chirurgów. Tam jest dostęp do dużej ilości filmów, ale głównie zabiegowych z operacji, ale to nie o MedTube dzisiaj będziemy rozmawiać. Właśnie na pierwszej edycji konferencji Nowoczesna Edukacja Medyczna w Polsce, czas najwyższy. Chłopaki już wtedy, jako, że tak powiem, na tej konferencji też prezentowali właśnie swój autorski projekt MedCases. Miałem okazję właśnie widzieć go, trochę chwilę z nimi porozmawiać. Potem też jakoś rok temu przelotnie współpracowałem z nimi przy testowaniu tego projektu. Potem w sumie były jakieś kolejne daty testów, ja to w ogóle przespałem i tak naprawdę obudziłem się dopiero teraz, widząc, że chłopaki już wypuścili gotowy produkt, który można już jakby wykupić dostęp. Na początek za darmo mamy chyba dostęp do około 3-5 przypadków, a w zależności od tego później są plany roczne i plany miesięczne, gdzie możemy wykupić dostęp do platformy i mieć dostęp do ogromnej ilości przypadków z zakresu głównie chorób wewnętrznych, medycyny ratunkowej, czy też medycyny rodzinnej. Okej, słuchajcie, więc tak wygląda mniej więcej ten program już na necie. Więc tak, mamy listę pacjentów na samej górze i tu są przypadki darmowe, tak? O właśnie, to są 3 przypadki.
Dalej są właśnie przypadki, jeżeli macie właśnie to konto premium, które można tutaj wygrać, też można kupić. W ogóle też dziękuję MadCases za to, że podrzucili mi kod, żebym też mógł przećwiczyć w ogóle ten program, bo faktycznie jest naprawdę bardzo fajny. Więc tak, jeżeli chcemy zacząć, klikamy nowy pacjent i generuje nam się losowo nowy pacjent, który do nas przybywa. Ojeny, zaburzenia widzenia, nadmierna senność, drgawki, omdlenie, ból głowy. Przyjęto 49-letnią pacjentkę, która zgłasza ból głowy, zaburzenia widzenia, nadmierną senność, drgawki, omdlenie. Objawy utrzymują się od 30 minut. W wywiadzie cukrzyca typu drugiego. Przyjmowane leki to gliklazyd. I wtedy pojawia Wam się właśnie, co z tą pacjentką, parametry życiowe pacjentki, jakie było tętno, temperatura, ok. Badanie podmiotowe, no i ogólne wrażenie, zaburzenia świadomości, spocona, blada. I teraz tak, albo możecie od razu postawiać diagnozę, ale to jest bez sensu, bo program ocenia to, jakimi jesteście diagnostami. I pierwsze, co można robić, to jest zbieranie wywiadu, więc zadajemy Pani pytanie, żebyśmy mogli się dowiedzieć nieco więcej. One są podzielone właśnie w takie kategorie, ale za każdym razem możecie szukać słów kluczowych, na przykład, nie wiem, chcecie sprawdzić ból w klatce piersiowej, wyświetla się co wszystko, co z bólem, ale okej, zacznijmy od tej pani. O, to są też, patrzcie, podzielone na układy, z jakich są te różne problemy. O, no to zapytajmy na przykład naszą panią pacjentkę o to, czy zaobserwowała pani nadmierne pobudzenie. No i potem możemy się dopytywać, widzicie, program czasami wam nawet niektóre podstawowe pytania podpowiada, że możemy kliknąć, o panią się wypytać. Nie ma limitu pytań, które możecie zadawać, ale w programie jest limit czasu. Jakby, znaczy nie ma limitu czasu, ale to, jak szybko rozwiążecie przypadek, też zostanie w jakiś sposób na punkty przeliczone. Nadmierna potliwość. O, mocno się pani poci. Nadmierny niepokój. Tak, czuje pani nasza niepokój. Czy pali papierosy, alkohol, to standardowo się panią pytamy, czy doszło do pogryzienia. No zadajmy to pytanie, ale nie wiem, czy to nam tutaj dużo pomoże. Możemy zapytać o uczucie kołatania serca, zawroty głowy, osłabienie. No i w ten sposób właśnie możemy panią o wszystko wypytać. Ok, możecie panią po prostu o wszystko, co tu chcecie, powypytywać. Ważne informacje, które już zyskacie z wywiadu, pokazują się wam na kolor czerwony, na taki wykrzyknik, i potem właśnie będziecie mogli zerknąć, właśnie przejrzeć faktycznie, co jest istotne z tego wywiadu, o co wypytaliście tą panią. Dalej przechodzimy do badania przedmiotowego, w których macie wygląd ogólny, no i potem całą naszą panią, tak? Najważniejsze, właśnie na przykład klikamy głowa i wtedy jest wygląd ogólny u pani tej jej głowy. Właśnie widzimy tutaj, że ma bladość powłok skórnych i spoconą skórę. Możemy, nie wiem, pani na przykład zajrzeć do buzi i zobaczyć, czy jest coś nie tak. Ale o, zapach alkoholu z ust u pani, widzicie. O, proszę, zapach alkoholu z ust. Czyli byśmy może myśleli tutaj o jakichś takich zaburzeniach w przebiegu cukrzycy. Ale jeszcze coś wam pokażę ciekawego, jeżeli chodzi o klatkę piersiową. Oprócz oglądania klatki piersiowej jest tutaj też możliwość osłuchiwania i wtedy na przykład osłuchując płuca się dowiadujecie, że to jest szmer pęcherzykowy prawidłowy. Właśnie, nie wiem, tutaj coś nie działa, ale w większości tych właśnie przypadków osłuchując możecie właśnie odtworzyć dźwięk, też osłuchując serce u pani to możecie właśnie się dowiedzieć pewnych rzeczy, możecie tutaj też opukiwać, obmacywać i powiedzmy, że to jest badanie przedmiotowe mniej więcej i na koniec dochodzimy do badań dodatkowych, które chcielibyśmy pani zrobić. Ja to nam zawsze klikam EKG. Oczywiście ono jest takie dosyć schematyczne, jak rozumiecie, że raczej dopiero jak są grube rzeczy, których faktycznie się dzieją, to widzimy coś więcej, no i wtedy przechodzimy do badań laboratoryjnych. I co jest tutaj bardzo fajne, co ma nas trzymać w ryzach i troszeczkę to urealniać, to jest to, że
jeżeli mamy dane badanie, to mamy też cenę tego badania. Ile tutaj tych simoleonów, medcaseoleonów tutaj to badanie będzie kosztować i wtedy w podsumowaniu też będzie pokazane, czy zmieściliśmy się w takich, powiedzmy, widełkach, czy zdiagnozowaliśmy panią korzystając z mniejszej ilości pieniędzy, no bo rozumiecie, no jakby to nie jest sposób naklikać wszystko, co tu jest do wyklikania i potem aha, no to będzie to i to, no tylko jednak fajnie, żebyście troszeczkę zastanowili się i pomyśleli, co tutaj pani może dolegać i powiedzmy, ja tutaj nie będę jakiś taki bardzo dokładny, ale załóżmy, że zbadam u pani poziom glukozy we krwi, badanie ogólne moczu wykonam też, możecie sobie szukać, wiecie, bo tego jest dosyć dużo, na przykład będę chciał u pani zrobić też morfologię krwi, o, ciała ketonowe bym u pani zrobił, bo zapach alkoholu z ust to najprawdopodobniej może być coś z tych rzeczy. Jeżeli tutaj, powiedzmy, pozaznaczacie wszystkie badania, które was interesują i które byście chcieli u pani zrobić, to wtedy w tym momencie tutaj w prawym górnym ekranie klikacie na koszyczek, znaczy, że jakby płacicie, kupujecie te badania, klikacie zleć badania, ale poczekajcie jeszcze, bo oprócz tego można zrobić badanie obrazowe, jeżeli byście chcieli, bo wam pokazałem tylko te laboratoryjne, ale możecie zrobić angio-TK, możecie zrobić badania endoskopowe, densytometryczne, naprawdę możecie się poczuć jak prawdziwi diagności w prawdziwym szpitalu. Okej, coś tutaj troszeczkę chwilkę zamuliło i patrzcie, co tu mamy. U pani glukoza obniżona, ciała ketonowe występują we krwi, dalej mamy morfologię, badanie ogólne moczu, gdzie w badaniu ogólnym moczu jest duże ilości ketonów. Ale fajnie, bo akurat się nagrywałem filmik o badaniu ogólnym moczu, gdzie właśnie mówiłem o obecności ketonów w moczu, więc widzicie tutaj z naszych badań najprawdopodobniej u pani doszło do hipoglikemii i kwasicy ketonowej, więc stwierdzilibyśmy, że nasza pani w stanie ciężkim będzie miała kwasicę ketonową, a właśnie skoro kwasicę ketonową, to może słuchajcie, jeszcze doróbmy gazometrię u pani. Jak to będzie wyglądało. O, gazometria krwi tętniczej jeszcze proszę dorobić. Raz, dwa. Ale na szczęście u pani jeszcze nie doszło do zaburzeń gazometrycznych. Widzicie, że wyniki gazometrii są ok. Więc ja myślę, że jesteśmy w stanie teraz tak szybciutko postawić pani diagnozę, że to będzie kwasica może ketonowa. I postawiamy diagnozę. Ojeny, to jednak nie kwasica ketonowa. Więc słuchajcie, no bo to nie jest kwasica, tak? Bo cukrzyca, a może to będzie tak, mocna hipoglikemia taka, co? I może to postawimy diagnozę. Brawo! Widzicie, wygraliśmy i pokażę wam podsumowanie, słuchajcie. Więc tak, dostaliśmy bonus za wydatki, bo wydaliśmy tylko 52 simoleony i za którąś tam próbą pokazuje, ile punktów dostaliście i w zależności od ilości punktów jesteście ocenieni na ilość gwiazdek, pokazuje czas, który wam zajęło właśnie rozwiązanie, dostajecie punkty za rozpoznanie, dostajecie punkty za badanie przedmiotowe i oczywiście, no żeby tutaj nie tracić niepotrzebnie czasu wam pokazując, na pewno o dużo rzeczy nie dopytałem i tutaj pokazuję wam jeszcze algorytm, o co jeszcze powinniśmy naszą panią zapytać, tutaj jeszcze co powinniśmy u pani zbadać, a nie zbadałem, no i badania dodatkowe, które mógłbym zrobić, poziom etanolu we krwi czy teka głowy, które było uznane za może być pomocne, więc jakby nie odjęli mi punktów za to, że tego nie zrobiłem i jak poszło innym. I słuchajcie, ze wszystkich osób, które zdiagnozowały, to 44% osób się udało i wtedy możecie przypadek ocenić, na ile gwiazdek, jeżeli macie jakieś uwagi czy zastrzeżenia, zawsze możecie tutaj napisać.
na przykład było super i wysłać ocenę do tego, do właśnie do twórców. Jak na razie właśnie jeżeli chodzi o subskrypcję MadCases, to wiem, że oni też na pewno intensywnie chcą współpracować z różnymi uczelniami, żeby to uczelnie jakby na przykład dla swoich studentów któregoś tam roku na przykład opłacały subskrypcję i subskrypcja miesięczna kosztuje 25 zł, natomiast roczna 240. Co jeszcze chciałem Wam na temat tej platformy powiedzieć, że chłopaki bardzo intensywnie pracują nad tym, żeby dodać tutaj możliwość jeszcze leczenia, tylko no zdajecie na pewno sobie sprawę, że wiele jednostek chorobowych, no to sposób leczenia to nie jest coś tak bardzo sztywnego, zero-jedynkowego, że są czasami różne sposoby poradzenia sobie z jakimś problemem, więc wiadomo, dużo więcej jeszcze pracy to wymaga, żeby to wszystko zaimplementować, ale właśnie w przyszłości jeszcze dodatkowo możliwość zlecania leczenia już po prawidłowo postawionej diagnozie będzie w MadCases. Więc kochani, tak mniej więcej wygląda MadCases. To, co otrzymujemy właśnie w ramach tej subskrypcji premium, to jest dostęp do ogromnej ilości case'ów, w których możemy sami wcielić się w rolę lekarza, przeprowadzić diagnostykę. MadCases działa super, jeżeli chodzi o weryfikację naszych umiejętności klinicznych, kojarzenia faktów. Jakby z każdym kolejnym rokiem i każdym kolejnym naszym medycznym krokiem, kurczę, może Hostis-Hickstein powinien nakręcić, to po prostu lepiej nam, coraz idzie nam lepiej to. I na przykład dla mnie było bardzo satysfakcjonujące to, że na przykład jeszcze kilka dni temu przez e-learning z kardiologii uczyłem się o rozpoznawaniu, nie wiem, infekcyjnego zapalenia w sierdzia albo zespołów wieńcowych i potem właśnie trafiłem na te case'y, w których po prostu super sobie poradziłem i tak jakby no daje to dużo satysfakcji i też bardzo wciąga i myślę, że to jest też świetny sposób, żeby podsumować sobie właśnie takie możliwości diagnostyczne, a w momencie, kiedy pojawi się dodatkowa opcja jeszcze zlecania leczenia, no to już naprawdę MadCases to będzie coś, co chyba będzie jakby takim obowiązkowym ekwipunkiem po prostu każdego studenta, który chce korzystać ze zdobyczy nowoczesnej edukacji medycznej. Tymczasem bardzo Wam dziękuję za ten pierwszy odcinek, taki technologiczno-medyczny. Dlatego jeszcze raz serdecznie Was pozdrawiam. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!